Sportowcy, pacjenci często pytają, kiedy można powrócić do sportu po kontuzji, po skręceniu stawu skokowego. Można powiedzieć, że to bardzo indywidualne. Duże uszkodzenia więzadłowe, chrząski czasami wymagają długiego, skomplikowanego leczenia, nawet leczenia operacyjnego. W przypadku takiego niewielkiego skręcenia, można powiedzieć o jakimś takim drugim stopniu uszkodzenia więzadeł, zazwyczaj okres powrotu do sportu to jest między 6 a 8 a 12 tygodnia. W tym czasie, po tym okresie unieruchomienia w ortezie, po okresie przeprowadzonej rehabilitacji, pacjent powinien wrócić do pełnego uprawiania sportu. Należy podkreślić, że leczenie jest bardzo ważne i odpowiednie przygotowanie pacjenta do tego powrotu. Ten powrót do sportu powinien być stopniowy, a więc zaczynamy treningi od krótkich dystansów, o małej częstotliwości. Stopniowo przez kolejne miesiące powinna wzrosnąć intensywność tych treningów, aż do uzyskania pełnej gotowości do uprawiania sportu. Jeżeli pojawia się jakieś dolegliwości, powinno się przerwać te treningi na kilka dni i później znowu powrócić do sportu, ale z mniejszą intensywnością.